Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Dziś uroczyście otwarto wyremontowany basen przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Inwestycje dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pływalnia w Słupi pod Kępnem to jedyny tego typu obiekt na terenie powiatu kępińskiego. W niewielkiej części dostosowany był on do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na przestrzeni ostatnich lat w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem udało się m.in. wykonać podjazdy zewnętrzne, zmodernizować ciągi komunikacyjne, wyremontować i dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariaty i szatnie. Zadania adaptacyjne nie objęły jednak nigdy samej pływalni. Niecka basenu nie była modernizowana od czasu jej powstania, czyli od 1978 roku, a z pływalni korzystali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, dla których jest to niezwykle ważny element rehabilitacji. Uczniowie 20 innych szkół z terenu powiatu kępińskiego, realizujących w Słupi różnego typu programy nauki pływania. W ciągu poprzedniego roku szkolnego z obiektu korzystało blisko 1000 uczniów. Korzystały też organizacje pozarządowe i osoby prywatne. Stale pogarszający się stan techniczny obiektu i brak warunków dla rozwoju zajęć sportowo-rehabilitacyjnych stanowiły jedne z najważniejszych argumentów za podjęciem starań o pozyskanie dotacji na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych. Jedyną z dostępnych możliwości aplikowania o środki zewnętrzne był program modernizacji infrastruktury sportowej finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a wdrażany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez powiat kępiński 10 marca 2016 roku. W 2017 roku, z czego się bardzo cieszymy. Poza tym, jak Państwo widzicie, że jest zrobiona niecka basenu, jest zrobiona również stacja uzdatniania wody. To jest bardzo istotne, ponieważ woda nie będzie chlorowana, będzie poddawana innym procesom koagulacji i będzie dezynfekowana innymi metodami bardziej sprzyjającymi zarówno dla zdrowia, jak i dla uczestników, którzy tutaj będą korzystać. Remont obejmował stację uzdatniania wody wraz z remontem pomieszczenia, w którym jest ona zlokalizowana, wykonanie niecki ze stali nierdzewnej wraz z profilowaniem basenu, wykonanie górnego przelewu wody, instalacji odkurzającej dno basenu, instalacji przeciwprądu oraz biczów wodnych, wejść do basenu oprócz tradycyjnego poprzez schody umieszczone w części płytkiej basenu, montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych, remont okładzin ściennych pomieszczenia oraz posadzek, sufitu podwieszanego w pomieszczeniu basenu oraz instalacji zasilających nieckę basenu. Bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj dokonać otwarcia tego obiektu. Basen, zwłaszcza z możliwością opuszczenia osób niepełnosprawnych do niecki, to jest dla nas spełnienie marzeń, ponieważ wielu uczniów ma lęki pokonywania wysokości, nie potrafi się poruszać, więc to jest naprawdę bardzo dobra inwestycja, zwłaszcza dla uczniów i dla wszystkich osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kępińskiego, które bez przeszkód będą mogły z tego basenu korzystać. Ja się cieszę, że jesteśmy w stanie w dzisiejszych czasach pokonywać te wszystkie bariery i sprawić, aby nie tylko mieszkańcy powiatu kępińskiego mieli bardzo duży dostęp do wszelkiego rodzaju obiektów sportowych, ale przede wszystkim osoby niepełnosprawne, aby mogły zupełnie spokojnie korzystać z dobrodziejstw dzisiejszej techniki, a wiemy wszyscy, że terapia w wodzie to jest nie tylko dobra rehabilitacja, ale przede wszystkim dobry rozwój psychoruchowy i dla dzieci, i dla dorosłych. Wykonawcą prac było konsorcjum firm Blanka Plus, spółka z OZ z siedzibą w Ulce Kosowskiej oraz ZPB Projektobud z siedzibą w Mianowicach. Koszt inwestycji to 2 565 144 zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowało ją w kwotą 977 400 zł.